mamie w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy robić gofry. Gofry robię na prośbę Kuby Wagnera, który już mnie dwukrotnie upominał, żebym takowe zrobiła. I mam nadzieję, Kuba, że mój przepis na gofry przypadnie Ci do gustu, bo pisałeś, że korzystałeś z kilku przepisów i niekoniecznie te przepisy się sprawdziły. Więc mam nadzieję, że chociaż mój przepis się sprawdzi. Nadmieniam, że takie gofry to chyba najbardziej lubimy z bitą śmietaną i owocami. Ja dzisiaj tylko pokażę, jak robi się gofry i mam nadzieję, że będziecie z mojego przepisu korzystać. Wy i Ty, Kuba, również. No to cóż, serdecznie zapraszam do kuchni. To zabieramy się za robienie ciasta do gofrów. Do miski przesiewam 250 g mąki, 2 czubate łyżki cukru, szczyptę soli i jedną szklankę 250 ml mleka. I to wszystko bardzo dokładnie wymieszać muszę, tak żeby nie było grudek. Gęste. Teraz wrzucam do tego 2 żółtka, bo białka będziemy ubijać. I około 5 deko roztopionego masła. Dobrze byłoby, żeby to masło było zimnawe. I mieszam. Moje ciasto jest pięknie wymieszane. Siła mięśni to jednak siła mięśni. Nie ma grudek, jest cudne. I teraz tutaj mam już te wspomniane 2 białka od jajka i muszę je ubić na sztywną pianę. Teraz dodaję mocno gazowaną wodę, 250 ml, tyle samo ile mleka. Mieszam to wszystko. I tu chciałam powiedzieć, mieszając, że do tego ciasta można albo dodać lemoniady gazowanej, albo piwa. Jak dodamy piwa, to oczywiście nie zrobimy tego z bitą śmietaną, ale byśmy tak mogli zrobić taki farsz kapuściano-mięsny albo pomidorowy. No, tutaj już można potraktować te gofry tak jak naleśniki. Proszę zobaczyć. Fantazjuję, a tutaj już się utarło wszystko razem. Pięknie jest wymieszane, jest gładkie, jednolite ciasto. I teraz do tego ciasta wrzucam ubitą pianę z 2 białek. I to już wymieszam delikatnie łyżką, żeby to ciasto było dobrze napowietrzone, bo przecież o to chodzi. I tu musimy powoli, żeby tej struktury białka nie zniszczyć, kręcić. I teraz to wspaniale przygotowane ciasto przykrywam, odstawiam na godzinę i musi odpocząć, zanim będziemy smażyć na gofrownicy. Ciach! A blat został do wytarcia. I proszę bardzo, moje ciasto jest gęste, bo to jest takie bardziej gęste od naleśnikowego, ale jednocześnie jest puszyste i wypoczęte. I teraz poproszę mój przedpotopowy toster, żeby pomógł mi usmażyć te pyszne gofry. Nie smaruję tłuszczem, dlatego że tutaj w cieście jest masło. Wylewam równomiernie. Zamykam i czekam, aż się upieką. Usmażą, upieką, nie wiem, na tosterze. Otwieram. I proszę zobaczyć, z jednej strony i z drugiej strony mam usmażone pięknie gofry. Jeszcze mogę popukać. One są takie fajne, fajne. Takie chrupiące. I mówiłam, że będę robiła same gofry, no ale jak tutaj się oprzeć? I teraz pokażę Wam, jak ja robię bardzo często gofry. Tutaj mam śmietanę. To nie jest reklama, to jest śmietana piątnicy, 36%. Ja ją często, jak mi się nie chce ubijać, to ją po prostu taką używam. Ta jest świeżutka, więc nie jest taka gęsta, ona czasami się zdarza gęsta, ale co tam. Więc ona jest bardzo gęsta i żeby te gofry nie były zbyt tłuste, no bo to jest bardzo tłusta śmietana, to ja trochę tak popackam sobie tą śmietaną. Zapewniam, że będzie ją czuć. Na to posypię trochę rodzynków i tutaj moja nieśmiertelna skórka z pomarańczy. Na to jeszcze trochę wysypię, poleję syropem i trochę tej skórki z pomarańczy również dam. A tutaj mam czekoladę rozpuszczoną w kąpieli wodnej z niewielką ilością syropu z tej skórki pomarańczowej i to też tak trochę popaćkam czekoladą. I nic innego mi nie pozostało, jak życzyć Wam naprawdę smacznego. I mam nadzieję, Kuba, że ten sposób na gofry sprawdzi się u Ciebie.
Smacznego! I cóż, i to by było na tyle. I proszę pamiętać, że ten i wszystkie inne przepisy znajdziecie na moim blogu. Czego nie dopowiem, tam właśnie dopiszę. Do miłego, do następnego pysznego gotowania!